Cześć! Myślę, że przyszedł czas na ulubieńców października. Wrzesień zleciał mi bardzo szybko, a październik to już tak naprawdę mgnienie oka. Ale mimo wszystko pojawili się moi ulubieńcy, których chciałabym Wam pokazać i zaprezentować pokrótce. Na pewno zacznę od pielęgnacji ciała, ponieważ ja, no wbrew pozorom, wydawało mi się, że mam mało tych produktów, a jednak okazuje się, że co miesiąc coś tam używam sobie z wielką namiętnością, że tak powiem. A więc na pewno produkt, o którym mówiłam już w holu kosmetycznym, ja się w tym produkcie zakochałam i myślę, że długo pozostanę wierna produktom marki Altera. Jest to oliwka do masażu, którą widzieliście już w poprzednim moim filmiku. Natomiast oliwka ta naprawdę jest fantastyczna, ją polecam bardzo serdecznie. Jeśli nie ze względu na to, że jest bardzo dobrze pielęgnującą oliwką do ciała, to ze względu na jej zapach. Ta akurat jest o zapachu papaja i migdał. Bardzo przyjemny produkt, niedrogi i z fantastyczną aplikacją poprzez taki tutaj fajny dozownik. Kolejnym produktem już z kolei do pielęgnacji twarzy jest peeling, o którym chyba jeszcze nie wspominałam. Jest to peeling z firmy Clinique. 7 Day Scrub Cream, tak to się nazywa. Ułatwia mi na pewno bardzo pielęgnację twarzy. Robię sobie go średnio 2 razy w tygodniu. Jeśli już mam jakieś tam problem, to używam go trochę częściej, natomiast generalnie używam go tak średnio raz na tydzień, 2 razy w tygodniu. No i oczywiście ulubieńcem na pewno jest też Bioderma, o której już dużo wspominałam. Ja za dużo nie będę też się tutaj rozwlekać, ponieważ wszyscy znamy doskonale ten produkt i nie ma sensu o nim opowiadać. Jest naprawdę bardzo dobry. Widać to zresztą po zużyciu, jakie tutaj Wam pokazuję. Kolejnym produktem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest srebrzyk. Jest to produkt do włosów i to jest srebrna płukanka do włosów. Płukanka, która ma za zadanie wypłukiwać żółte refleksy z włosów blond. Powiem Wam, że w moim przypadku, kiedy noszę różnorakie kolory blond, naprawdę spełnia ona swoje funkcje w 100%. Ja ją używam w sposób taki, że rozrabiam tutaj ten płyn, kilka kropel do miski z wodą i po prostu płuczę sobie tym włosy. I właściwie myślę, że to jest chyba najlepszy produkt właśnie wypłukujący żółte refleksy. Nawet te szampony, które są dostępne w sprzedaży, nawet z profesjonalnych salonów, ja już wypróbowałam i uważam, że ta płukanka naprawdę lepiej się sprawuje. Kosztuje grosze, u mnie numer 1. Ja naprawdę uwielbiam ten produkt i stosuję raz na jakiś czas, w zależności od tego, jaki mam kolor blondu i na ile potrzebuję, oczywiście wizualnie oceniając swoje włosy. Kolejnym produktem już będą to produkty do makijażu. I tak na przykład pokażę Wam tutaj paletkę, którą mam z Inglota. Ja mam kilka takich paletek, zdecydowałam się na 3, na takie opakowanie z 3 produktami, z możliwością aplikacji 3 produktów. Nie będę Wam tutaj może otwierać, bo pewnie zaraz oślepi Was lusterko, ale wyciągnęłam sobie 2 moje ulubione cienie, które używam na co dzień, właściwie je wałkowałam cały październik. Zaczęłam właściwie, cały czas używałam produkt cień na całą powiekę w kolorze 456. Natomiast później jakoś tak przerzuciłam się na inny kolor, taki jaśniejszy na powiekę i to jest kolor z numerem 467, taki bladziutki bardzo. Ja oczywiście z tej paletki możemy wyciągnąć za pomocą magnesu, nie wiem czy wszyscy o tym wiecie, żeby sobie nie uszkodzić tego produktu. Ja mam na przykład taki fantastyczny magnes w kształcie żółwia. I te cienie namiętnie używałam przez cały miesiąc, praktycznie no, nie urozmaicając swojego makijażu, tylko cały czas wałkowałam, tak jak mówiłam, te 2 kolory i myślę, że przy tym bledszym, tym ostatnim, który pokazałam, to chyba zostanę nawet na dłużej, bo bardzo mi się podoba taki delikatny, fajny efekt. Następnym produktem jest korektor z firmy Bourjois Healthy Mix.
I ten korektor, słuchajcie, ja mam w kolorze medium, o ile się nie mylę, Ecla Medium 52, bardzo dobrze spełnia swoje funkcje. Naprawdę świetnie koryguje to, co ma korygować, nie tylko pod oczami, ale ja głównie używam go pod oczami. Bardzo lubię ten produkt, uczę się w sumie jeszcze z nim pracować, ale myślę, że naprawdę bardzo mocno się polubimy. Ja zastanawiam się nad kupnem produktu do twarzy z właśnie serii Healthy Mix i myślę, że też będzie to udane spotkanie. Kolejnym produktem jest puder do twarzy z firmy Hoola. Ja o nim już mówiłam, że sobie go zakupiłam i używam go już od dłuższego czasu. Bardzo, bardzo go lubię. Zużycie właściwie jest żadne, także naprawdę jest bardzo wydajny. Świetnie wygląda na policzkach, świetnie dodaje mi takiego kolorytu. Bardzo mi się podoba ten produkt. Nie żałuję pieniędzy, które no oczywiście były niemałe. Naprawdę godny polecenia. Kolejnym produktem jest pomadka z firmy Celia w kolorze 501. Jest to pomadka, o której mówiłam bardzo dużo w ostatnim moim filmie, nad którą właściwie rozczulałam się, że jest no taka fantastyczna i tak dalej, rozpływałam się, więc no dużo tutaj o niej nie będę mówić. Bardzo, bardzo ją lubię, uwielbiam w ogóle tą całą serię i po prostu jeśli kiedyś następnym razem, w najbliższym czasie wejdę do sklepu, gdzie kupiłam te pomadki, to po prostu chyba kupię hurtowo w ogóle inne kolory i będę tutaj cudować z nimi i próbować. No ale tak na poważnie, bardzo fajna pomadka, polecam Wam wszystkim, szczególnie, że tak naprawdę ja słyszałam, że one latem bardzo często rozpływają się gdzieś tam w torebce, czy no w ogóle wszędzie się rozpływają, ponieważ są bardzo, bardzo kremowe, natomiast w tej chwili akurat mamy taką sprzyjającą aurę jesienną czy zimową, właśnie na to, żeby te pomadki były takie, jakie być powinny, czyli nie rozpływające się, więc polecam Wam wszystkim spróbować te pomadki. Naprawdę świetne, dla mnie bomba. I tak, kochani, to byłoby na tyle. Moich ulubieńców było trochę, ale jednak myślę, że nie aż tak dużo. Mam nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą mi również następnych faworytów. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!